Uwaga, uwaga! Szanowni Państwo, informujemy, że za godzinę zamykamy Galerię Malarstwa Europejskiego. Внимание, пожалуйста! Дорогие господа, мы сообщаем, что через час Галерея Европейской живописи будет закрыта. Kobieta po przejściach i mężczyzna z przeszłością. Rzeczywiście ta konwencja nasza w muzeum jest drastycznie różna od oryginału. Siedziałaś, byłaś smutna, próbowałam ci się rozweselić. A co było potem? Pojechaliśmy do delikatesy, poszliśmy na tańce, potem pojechaliśmy do delikatesy i pojechaliśmy do ciebie. I potem? Wiera. Wiera, kobieta po przejściach. Kobieta po przejściach, szukająca, nadal poszukująca tej drugiej połówki w swoim życiu. No i cóż, no i przez przypadek natrafia na kogoś, kto był przyczyną tych kolejnych jej rozterek uczuciowych i życiowych. No i postanawia w jakiś sposób kobiecy zemścić się i zawalczyć może podobną bronią, od jakiej ona zawsze obrywała. Może to nieładne, ale coś w tym stylu. Jaka jest Wiera? Biedna kobieta. Biedna, stęskniona, tak naprawdę pokiereszowana i pragnąca miłości i spokoju. Mamy nie poznał z prosi przestał. Ale będzie śmiechu. Ty naprawdę nie człowiek, jesteś tylko bydle. Bydle! Mój bohater tego spokoju szuka i gdzieś próbuje poskładać to swoje życie i kolejny raz podejmuje właśnie próbę podrywu. Źle trafił, ale to też taki pokiereszowany mężczyzna uczuciowo, który stara się grać twardziela, a tak naprawdę szuka tej swojej drugiej połówki. I ta końcówka też jest taka niedopowiedziana nasza, bo w oryginale on odchodzi, a tutaj tak zostawiamy taką nadzieję, że być może jednak będą razem. No. Jest bardzo nieszczęśliwy w tym swoim prawdziwym związku. No, on podejmuje kolejne próby małżeństw, jest taki bardzo szybki w tych swoich działaniach, po 2 tygodniach się rozwodzi, żeby być z następną. No, to życie jest takie. No właśnie, może dlatego. Że to ciągle nie to. No jest tak jak w życiu, no ciągle gdzieś tak. Za szybko się poddajemy. Tak. Ciągle nam się wydaje, że może z tą następną osobą będzie lepiej, że to będzie właśnie ta. Ławeczka jest tak wdzięcznym spektaklem, no i gram z tak wspaniałą partnerką, że można powiedzieć, że jest to samogra i nie wiem, jak ty, Madziu, czułaś, powiedz. No, ja się ogromnie cieszę, że mogliśmy tutaj wrócić do państwa, do Polkowic, ja osobiście z ławeczką. No i cieszę się, że miałam szansę ponownie przed polkowicką publicznością dzisiaj wystąpić. Przecież ty masz już dorosłego syna, dlaczego ty mnie znowu okłamujesz, biedny? Nie okłamuję cię, to jest syn z pierwszego małżeństwa. Teraz mam drugą żonę, mamy syna, przeszedł do drugiej klasy. Druga? Tak. To druga, to normalnie była. Pierwsza teraz jest druga, kto wie, może być jeszcze trzecią. Nie, proszę bardzo, możesz, ja tam nie jadę, ja się boję. Dziękujemy za zaproszenie i cóż, gorąco Państwa pozdrawiamy. Dziękujemy. Szanowni Państwo, informujemy, że zostało pół godziny do zamknięcia Galerii Malarstwa Europejskiego. Kasa Muzeum nie sprzedaje już biletów.